niebo płacze, może ze względu na to, co się dzieje za naszymi plecami, czyli brak łącznika, który powinien w tym miejscu się zaczynać. Łącznik, który doprowadziłby ulicę Bukowskiego do ulicy Warszawskiej i zdecydowanie poprawił sprawność komunikacyjną naszego miasta. Jest to naprawdę olbrzymia bolączka, co widać przy ulicy Sikorskiego i całych Jarotach Pieczewie, że brak łącznika, który powinien znajdować się za naszymi plecami, paraliżuje nasze miasto. Dzielnica Południowa jest, można powiedzieć, sparaliżowana i będzie jeszcze bardziej, bo to są najludniejsze tereny w naszym mieście. Była dokumentacja techniczna, projekt był bardzo wysoko oceniony, natomiast inwestycja nie jest zrealizowana. Bardzo byśmy chcieli, jako kandydat na prezydenta oraz kandydaci na radnych z okręgu numer 4, tę sytuację zmienić. Przy okazji, oczywiście, jeżeli mówimy o problemach komunikacyjnych, nie możemy zapomnieć o tak zwanej zielonej fali, która tak naprawdę jest czerwoną falą. To również należy zmienić i spowodować to, żeby komunikacja w naszym mieście odbywała się płynnie. Ustawienie ITS-u jest po prostu według nas bardzo niedobre i powoduje również wielokrotne zatrzymywanie się aut naszych mieszkańców na światłach. Ale priorytetem jest budowa łącznika łączącego ulicę Bukowskiego, przedłużenie Wilczyńskiego do ulicy Warszawskiej. I teraz chciałbym oddać głos liderce listy do Rady Miasta z okręgu numer 4, obecnej radnej, pani Zdzisławie Tołwińskiej. Witam serdecznie Państwa, jestem kandydatką właśnie z tego okręgu Jaroty Pieczewo Generałów i tutaj pragnę dodać jeszcze, co nasz kandydat na prezydenta o czym wspominał, o komunikacji, że jest również mała liczba miejsc parkingowych i na to też zwrócimy uwagę. Oczywiście ważne jest bezpieczeństwo i tutaj obserwuję budowę straży pożarnej na ulicy Witosa i oby jak najszybciej się to skończyło, bo bezpieczeństwo mieszkańców jest najważniejsze. Również, proszę Państwa, poruszymy sprawę odnośnie tutaj obiektów, schronów, o czym też żeśmy wcześniej poruszali ten temat na Radzie Miasta, ponieważ te schrony no, nie są w najlepszej kondycji i jestem za tym, żeby również wybudować, bo nigdy nie wiemy, co się wydarzy, zwłaszcza w tych obecnych czasach, kiedy jesteśmy zagrożeni militarnie od strony sąsiadów. Proszę Państwa, ważna jest również rekreacja, jak i tutaj, żeby mieszkańcy mogli godnie i tu spędzać wolny czas ze swoimi rodzinami na świeżym powietrzu. No nie tak jak dzisiejsza pogoda, że wpada strasznie, ale też jest świeże powietrze. Jesteśmy tutaj zgodni, wspólnie, razem będziemy realizować te programy, aby naszym mieszkańcom okręgu 4, Jaroty, Pieczewo, Generałów, żyło się spokojnie i bezpiecznie. Dziękuję bardzo. Tak, w całym mieście brak miejsc parkingowych. Teraz Krzysztof Guzek, numer 2 na liście. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Dziękuję za przybycie mimo tej deszczowej aury. W moim programie wyborczym, który można znaleźć i na ulotkach, i w internecie, ale tak pokrótce chciałem teraz o tym opowiedzieć. Główny punkt ciężkości to bezpieczeństwo i obrona cywilna. Uważam, że my jako mieszkańcy, co jest też obowiązkiem władzy samorządowej, powinniśmy być jak najlepiej przygotowani na wszelkie możliwe ewentualne kryzysy, oby ich oczywiście nie było, ale kursy pierwszej pomocy, nawet survivalu czy strzelectwa powinny być czymś, co my będziemy posiadać, takie właśnie umiejętności, a więc obrona cywilna. Mam w programie również kilka konkretów dotyczących infrastruktury, takiej większej, to chociażby osiedle, na którym się znajdujemy, osiedle Generałów. Tu nie ma publicznej szkoły, więc to osiedle kilkunastotysięczne zasługuje na to, by tu była szkoła, by dzieci mogły się uczyć właśnie na miejscu. Inne mniejsze propozycje, mniejsze infrastruktury, że tak się wyrażę, no chociażby ławki na osiedlach, chociażby wybiegi dla psów. Na Jarotach, czy generalnie w południowej części Olsztyna,
przydałyby się miejsca, potrzebne są miejsca spotkań dla dzieci, dla młodzieży, jakaś kawiarenka dla seniorów, czyli też propozycje kulturalne. Na koniec tylko powiem, że jako konserwatysta jestem przeciwny różnym ideologicznym szaleństwom i chciałbym w Radzie Miasta działać w tym kierunku, by władza samorządowa służyła mieszkańcom, ale przede wszystkim rodzinom. Dziękuję bardzo. I numer 3 na liście, czyli również podium, pan Maciej Tobiszewski. Szanowni Państwo, Maciej Tobiszewski się kłania. Szanowni Państwo, ja zacznę od złożenia najlepszych życzeń, bo dzisiaj jest 21 marca, to jest Światowy Dzień Lalkarza. Chciałem naszym przyjaciołom i dyrektorowi Bartnikowskiemu złożyć życzenia, aby dalej ta pasja w nich nie zgasła, żeby nas bawili, wzruszali, rozśmieszali. Oczywiście za godną płacę również, żeby z tego satysfakcję oczywiście mieli również i zawodową. No i żeby pracowali w godnych warunkach, a nie tak jak jest teraz. Szanowni Państwo, ja poruszę dwa punkty. Odkąd znalazłem się w przestrzeni publicznej Olsztyna, moim konikiem była kultura. Dwie propozycje. Jesteśmy w czwartym okręgu osiedla generałów Pieczewo i Jarot. Jakbyście Państwo zapytali kogokolwiek w kontekście Olsztyna i padłoby słowo sypialnia, to właśnie jesteśmy w sypialni. Dlaczego? Tutaj miejski ośrodek kultury kompletnie nie dociera. Pomimo kilkudziesięciu tysięcy ludzi, którzy mieszka na tym osiedlu, nic tutaj się kompletnie nie dzieje. Tak jakbym mógł się zamknął tylko i wyłącznie w swoich tych sześciu swoich pomieszczeniach i jakby tutaj on w ogóle do nas nie dochodził. Nie pamiętam jakakolwiek impreza byłaby tutaj zorganizowana. Naprawdę, jak sięgam pamięcią, takiej nie było. Ja chciałbym to zmienić. Jeszcze taka najważniejsza, sztandarowa rzecz, którą będziemy chcieli przeprowadzić razem z panem nowym prezydentem Olsztyna. Jesteśmy jedynym miastem wojewódzkim, który nie ma teatru. Teatr Jaracza to jest jurysdykcja Urzędu Marszałkowskiego, a nie podlega pod pana prezydenta. Teatr Lalek, chociaż tak jak powiedziałem na samym początku, przy takim mizernym wspomaganiu, jeżeli tam chodzi niecałe 3 miliony złotych jest, przy budżecie Olsztyna, który jest 1,5 miliarda, nie można byłoby zorganizować kolejnej sceny, znaczy jedynej sceny teatralnej tak naprawdę, która by była też i również pewną taką kolejną propozycją. Teatr Racza ma swoich widzów. Jestem przekonany, że miejska olsztyńska scena teatralna na pewno podniosłaby wartość kulturalną Olsztyna i dałaby moim zdaniem pewną alternatywę dla innych ludzi, bo dlatego, że u nas w Olsztynie teatr cieszy się ogromną popularnością, co widzimy i taka instytucja kultury jak najbardziej miałaby rację bytu. Dziękuję bardzo.